Cześć Boże, dzień dobry. Dzisiaj nietypowy film. Pomyślałam, że ponieważ jest taka moda ostatnio na pisanie o świętych małżeństwach, to spróbuję zrobić film, w którym opowiem również o świętych małżeństwach, czy może szerzej o świętych rodzinach, bo są też święte rodzeństwa, byli też święci, którzy jakby no, rodzice mieszkający z dziećmi. Opowiem o tym na przykładzie pustelników, ponieważ akurat na świętych pustelnikach znam się najlepiej. Tutaj obok, po mojej lewej stronie, wyświetla się okładka książki, w której są zawarte biogramy świętych, o których będę mówić. Wyjdę może jednak od tej tytułowej, błogosławionej Gerardy z Pizy, która bywa również nazywana Gerardeską, czasami pod tym drugim imieniem figuruje w niektórych żywotach. Ona i jej mąż, którego niestety nie znamy z imienia, mieli 7 dzieci. I kiedy dzieci już dorosły, to zdecydowali się podjąć życie pustelnicze. On wstąpił do kamedułów w klasztorze San Salvio, natomiast ona niedaleko tego klasztoru osiedliła się jako rekluza. Chciałabym oczywiście zwrócić uwagę na taką inną drogę dla małżonków, ponieważ no jakby teraz częściej mówi się o tych, którzy jakby pozostali ze sobą aż do śmierci, a pamiętajmy, że jednak przez stulecia Kościół wynosił na ołtarze także takich małżonków, którzy się rozstali, podjęli życie w celibacie, we wstrzemięźliwości, którzy wstąpili do zakonów, czy właśnie wybrali eremicką drogę życia. Myślę, że w czasach, w których tak nie za bardzo czystość jest ceniona, pewnie się zgodzimy, warto także o takich wzorach pamiętać. Myślę też, że w związku z tym, że dzisiaj ludzie żyją dłużej, w pewnym momencie jakby też część osób, przynajmniej ja się z takimi osobami zetknęłam, rzeczywiście myślą o tym, żeby po odchowaniu dzieci wybrać drogę życia konsekrowanego. Przywołam jednak jeszcze inne przykłady małżonków. W IV wieku, Gerarda żyła w wieku XIII, no jak nazwa z Pizy wskazuje, łatwo się domyślić, że we Włoszech. Ale są też starsze przykłady, na przykład święty Gundleusz z Newport i święta Klaudia. To byli małżonkowie, których nawrócił ich własny syn, święty Kadok. I po nawróceniu zdecydowali się, no oczywiście syn już był dorosły, zdecydowali się na życie pustelnicze, z tym, że oczywiście wybudowali sobie oddzielne pustelnie. Również w XIII wieku, czy właściwie na przełomie XIII i XIV wieku, żył taki pustelnik, o którym pewnie trochę więcej osób słyszało, mianowicie święty Konrad z Piacenzy. Konrad jako jeszcze stosunkowo młody człowiek na polowaniu doprowadził do wzniecenia pożaru w lesie. Sam zdążył uciec, natomiast pożar spowodował bardzo duże spustoszenia i niestety o jego spowodowanie oskarżono niewinnego człowieka. Co więcej, tenże człowiek miał zostać skazany na śmierć. Święty Konrad, przyszły święty, w porę jednak się przyznał, że to on spowodował pożar, no i w ten sposób ocalił życie tego człowieka. Żeby wynagrodzić szkody, zdecydował się oddać swój majątek na ich naprawienie, żeby zrekompensować tym, którzy ponieśli szkody. Jego żona Eufrozyna wstąpiła do klarysek, natomiast on zdecydował się zamieszkać w eremie. Oczywiście oprócz małżonków, może jeszcze tylko zaznaczę, ale to pewnie wszyscy się domyślają, że to było małżeństwo jeszcze stosunkowo młode i nie mieli dzieci. Inne przykłady to mogą być także przykłady rodzeństw, bo przecież to jakby rodzina decydująca się na życie konsekrowane, to przecież nie muszą być tylko małżonkowie, którzy mieli dzieci, czy też ich nie mieli. Jeśli chodzi o rodzeństwa, najstarszy przykład z IV wieku, znana pewnie niektórym, święta Synkletyka. Święta Synkletyka z Aleksandrii. Mieszkała ze swoją rodzoną siostrą. Święta Synkletyka jest znana jako matka pustyni, tak pod imieniem, niektórzy pewnie kojarzą, Amma Synkletyka. Ale tak jak powiedziałam, na ołtarze wyniesiona jest tylko sama Synkletyka. W V wieku. Święta Marana i święta Cyra z Syrii.
Te akurat, również urodzone siostry, mieszkały we dwie. Ich pustelnia miała takie specjalne okienko, była umieszczona stosunkowo blisko zabudowań innych ludzi, po to, żeby oni słyszeli, jak siostry wspólnie się modlą. Mogli sobie przyjść i posłuchać. Inny przykład. Przełom VII i VIII wieku. Święty Wotus i Święty Felix, bracia, mieszkający w pustelni w Pirenejach, razem z przyjacielem Świętym Janem z Atares. No więc takich przykładów pewnie można znaleźć jeszcze więcej, nie tylko oczywiście wśród świętych eremitów, ale chciałabym jeszcze jeden rodzaj przytoczyć i to są pustelnicy, którzy byli, znaczy jakby takie pary czy takie grupy, w których byli i rodzice, i dzieci. Zacznę może od VIII wieku. Święty Donald z Ogliwi mieszkał ze swoimi 9 córkami. Znaczy panów, których chcieliby spytać, czy jest wyniesiony na ołtarz jako męczennik, informuje, że nie. Córki wszystkie były dziewicami, pozostają anonimowe, nie zostały wyniesione na ołtarze, natomiast ich ojciec, pustelnik, tak. Jeszcze inny przykład, to jest taki jeden z moich ulubionych świętych pustelników, święty Kutman. To jest przełom VII i VIII wieku. I to był święty, który opiekował się swoją matką i razem z nią prowadził to życie pustelnicze. Tutaj teraz wyświetli się ilustracja i to jest rzadkość, bo to jest tak naprawdę jego portret. To jest ilustracja z epoki. Jak widać, matka siedzi na takim wózku, który on zbudował dla niej, no bo po prostu to była jedyna metoda, dzięki której oboje mogli się przemieszczać. Do świętego Kutmana muszę przyznać, mam słabość. To był bardzo ambitny człowiek. Obok pustelni, którą zbudował, zaczął budować kościół. No, nie miał wielkiego pojęcia o budownictwie, więc jak postawił mury i zaczął budować dach, to pojawił się problem. Bo oczywiście zrobienie zwieńczenia dachu to wcale nie jest prosta rzecz, zwłaszcza jak się jest amatorem. I pewnego dnia pojawił się człowiek, który przyjrzał się tej budowie prowadzonej przez eremitę i poradził mu, jak skończyć więźbę dachową, jak to ostatecznie to dzieło ukończyć. Święty Kutman był bardzo wdzięczny za pomoc i zapytał tego gościa, który się zjawił, kim jest, na co usłyszał w odpowiedzi: ja jestem tym, dla którego budujesz ten kościół. Po prostu nawiedził go Pan Jezus. Kiedy kościół już był gotowy, święty Kutman zapraszał tam okolicznych mieszkańców i głosił do nich nauki. Trzeba też zaznaczyć, że nie był kapłanem. Nie wiadomo tak naprawdę, jakie wykształcenie posiadał, czy po prostu dzielił się bogactwem swojego życia duchowego. Jeszcze jeden przykład, tym razem matka i córka, święta Aurea i święta Amunia San Millan, przez 2 L. To jest XI wiek, najpierw w rekluzji, bo to były dwie rekluzy. Najpierw w rekluzji zamieszkała córka, a matka dołączyła do niej po tym, jak owdowiała. No myślę, że warto poszukać sobie takich wzorów, bo może ktoś, kto ogląda ten film, odczuwa jakieś takie pragnienie w swoim sercu stworzenia takiego rodzinnego miejsca do kontemplacji. Także zachęcam do poszukania jeszcze innych wzorów tego rodzaju, ewentualnie do sięgnięcia do książki i bliższego zapoznania się, ponieważ myślę, że akurat eremityzm jest taką formą życia, która może być szczególnie ciekawa. Dziękuję za obejrzenie tego krótkiego filmu. Pozdrawiam bardzo serdecznie, zapewniam o modlitwie z Panem Bogiem.